konie do gonitwy startują. Już się rozjechały, start z Bolty. I sędzia puścił gonitwę. Przy wewnętrznej bandzie Factoriel. Bardzo szeroko Eden Pierzi i Eden Pierzi wyjdzie na prowadzenie. Eden Pierzi, Factoriel, za Edenem Pierzi kłusuje Furnika. Między Furniką a Factorielem Fend Ukrainy. A na ostatniej pozycji Gatsby. Przedostatnią pozycję zajmuje George Banks. Na prowadzenie wysuwa się Eden Pierzi. Eden Pierzi wciąż utrzymuje prowadzenie. Eden Pierzi przy wewnętrznej Factoriel. Eden Pierzi Factoriel. Tu nic się nie zmienia i Furnika. Furnika razem na drugiej pozycji z Factorielem. A prowadzi Eden Pierzi. Eden Pierzi. Fence Ukraine. Factoriel. Furnika to jest czołówka wyścigu. Jeszcze mają do pokonania 1300 metrów. Prowadzi Eden Pierzi. Eden Pierzi, Fence Ukrainy na trzeciej pozycji, Factoriel na czwartej, Furnika na piątym miejscu. Głosuje Grisette Mesluha. Dalej George Banks, Göteborg i stawkę zamyka Gatsby Series. Konie są już w zakręcie. Eden Pierzi na prowadzeniu. Polem Fence Ukraine na miejscu drugim. Factoriel na pozycji trzeciej. Furnika czwarta. Przy wewnętrznej Grisette Mesluha. Polem George Banks się rozpędza. Göteborg i za moment konie pojawią się na prostej finiszowej. No, powoli rozjeżdżają się, kanat łapie Eden Pierzi, polem Fence Ukraine. Fence Ukraine wysuwa się na prowadzenie. Fence Ukraine przy wewnętrznej próbuje atakować Göteborg, polem Factoriel i Furnika. Fence Factoriel Furnika. Factoriel przyspiesza. Factoriel Fence, Factoriel Fence. Factoriel przyspiesza. Fence, tam jeszcze do walki włącza się Göteborg. Ale prowadzi Factoriel, Factoriel, Factoriel i teraz Salivończyk i Anna Frączak. Salivończyk wygrywają kolejny wyścig, ostatni wyścig dla kłusaków.